Tytuł kursu? Elementy pracy biurowej w logistyce. Moduł? Podstawowe pojęcia z makroekonomii. Tytuł wideokastu? Rynek doskonały. Witaj! W tym materiale mam zamiar omówić pojęcie rynku doskonałego. Rynek doskonały ma miejsce wtedy, gdy istnieje wielu sprzedawców i nabywców. Gdy wszyscy kupujący mogą nabyć towar od każdego sprzedającego i na odwrót. W rynku doskonałym panuje wolna konkurencja, to znaczy nie ma monopolu w postaci wyłączności produkcji i sprzedaży oraz panuje zasada kierowania się maksymalizacją rynku. Rynek doskonały elastycznie reaguje na wszystkie elementy rynku, na zmiany warunków i czynników wpływających na układ stosunków rynkowych. W rynku tym istnieje duża liczba kupujących i sprzedających. Pojedyncza transakcja nie wpływa na warunki, w jakich zawierane są pozostałe transakcje. Towary są jednorodne pod względem użyteczności oraz pod względem ekonomicznym. Uczestnicy tego rynku mają całkowitą przejrzystość rynku, to znaczy posiadają doskonałe informacje na temat cen i zamiarów poszczególnych uczestników rynku. Kupujący i sprzedający mają łatwy dostęp do wszystkich towarów, brak jakichkolwiek ograniczeń przy zakupach. W rynku tym nie istnieją żadne bariery wejścia ani wyjścia z branży. Dzięki temu przy większym zapotrzebowaniu ze strony kupujących producenci mogą swobodnie rozpocząć dodatkową produkcję, zwiększając tym samym podaż, a przy zmniejszonym zapotrzebowaniu mogą wycofać się, nie ponosząc dodatkowych strat. Rynek ten cechuje się tak zwaną równowagą ogólną. Jest to taki układ popytu i podaży, który w czasie i przestrzeni wskazuje tendencję do zbieżności przy jednoczesnym realizowaniu celów gospodarczych i społecznych. Na rynku doskonałym cena jest nadawana przez rynek. Kształtuje się ona w wyniku działania mechanizmu rynkowego, jako wypadkowa ofert kupujących i sprzedających. Żaden z podmiotów nie jest w stanie indywidualną decyzją zmienić ceny. Uczestnicy nie mają także powodów do tego, by zmienić swoją ofertę cenową, ponieważ każda jej zmiana będzie powodowała straty dla danego podmiotu. W momencie, gdy producent podniesie cenę produktu, nie uda mu się go sprzedać, ponieważ nabywcy mają dostępną, wystarczającą ilość produktów konkurentów po niższej cenie. Obniżając natomiast cenę, producent również traci, gdyż otrzymuje niższą zapłatę za produkty, które byłby w stanie sprzedać po wyższej cenie danej z rynku. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.